No więc zaczynamy ponownie. Znowu będziemy cinali setami 5-minutowymi, żeby to się ładowało porządnie. Miejmy nadzieję, że mikrofon będzie łapał dobrze. Się okaże. Używam znowu bluetoothowych sławek, bo poprzednie były po prostu do kitu. Jest kawa, jestem ja, jest książka. Rozdział 24. Od pierwszego spotkania z Satoko żadna kobieta tak go nie zaskoczyła. Karada niemal powodująca omdlenie. Długotrwałe wydarzenie seksualne przy niemożności zaspokojenia. Kolacja na klęczkach pod stołem. I to nie jest kara? Ona chce bicia. Jaki jest jej próg bólu? Widocznie jest uwarunkowana. Zapewne jest to związane z tym ojcem. Chyba nie ma wyjścia. Będzie musiał ją zbić. I to zbicie musi odebrać jako karę, a więc musi być odpowiednio bolesne. Ale musi też być atrakcją, czyli kwadratura koła. I to już na samym początku, gdy niemal nie znał jej reakcji, hartu, psychiki. Po paru minutach podniósł jej głowę ze swoich kolan i wstał. Chodźmy się umyć. Odwiązał rozpórkę i powiódł ją do łazienki. Miał ochotę oglądać ją podczas oddawania moczu. Tym bardziej, że wiedział, iż Rosjanki są przyzwyczajone robić to nie na siedząca w kucki. Ale pohamował się. Powoli. Nie wszystko naraz. Nie tylko o siebie. Teraz więc zostawił ją przy tej czynności samą. Korzystając z wolnej chwili, zszedł do piwnicy, by uruchomić dmuchawę na wiewu i ustawić w odpowiednią temperaturę. Nie może jej zaziębić. Chłosta chłostą, ale zdrowie przede wszystkim. Gdy chwilę później on swemu pęcherzowi sprawiał ulgę, odwróciła się taktownie. Zdjął kimono, weszli razem do kabiny, by regulował temperaturę na trysku. Zmoczył ją i siebie. Nałożył żel do mycia na gąbkę, przetarł ją starannie jej ciało. Sam umył ręką. Nabrał szampony, wtarł obrączki jej włosy, spłukał. Obserwował, jak działa na nią gąbka, jego ręka, strumień wody z prysznica. Rozpłótł i odwinął namokłe nawa. Poskładał w zwoje. Odłożył, dokończył mycie, spłukał ponownie. Teraz ty. Z dawno niedoznawaną przyjemnością podało się jej zabiegom. Ruchy miała niewprawne, ale przejawiała wielki entuzjazm. Z obawą, z przesadną delikatnością myła jego twarz i włosy. Z jeszcze większą uniesione do poziomu prącie i moszne. Pokazał jej, jak umyć rowek podżołędny. W końcu upukała go całego natryskiem. Zamknęła kran, otworzył kabinę. Wytarli się częściowo nawzajem, a częściowo samodzielnie. Na zmianę suszyli włosy. Oboje nadzy wrócili do salonu. Poczekaj chwilę. Z sypialni przyniósł skórzany kaptur, obejmujący całą głowę i ocinający bodźce wizualne oraz opaski nadgarstkowe do podwieszeń. Słuchaj, uważnie. Ponieważ na razie mało cię poznałem, niewiele o tobie wiem. Ustalimy teraz jedną ważną rzecz. Jest nią hasło bezpieczeństwa. Hasłem tym będzie słowo Havana. Powtórz. Havana. Dobrze. Życie z grą. Jeśli granice gry zostaną przeze mnie przekroczone i nie będziesz chciała lub mogła więcej znieść, gdy wypowiesz słowo Havana, natychmiast przerywamy zabawę, karę, czy cokolwiek będę z tobą robić. Nie czyń tego jednak pochopnie, bo będzie to oznaczać, że mi nie ufasz. I tak okazany brak zaufania trzeba będzie z trudem odbudować lub prostać się.